Panie doktorze? Tak. Noworodek Ciulęba Paweł urodzony dzisiaj kilka godzin wcześniej i przywieziony przed chwilą do nas, prawdopodobnie z wadą serca. Trzeba skierować go, doktorze, do Zabrza, jak najszybciej. Dobrze, proszę się tym zająć. Jak najszybciej. Idę już pisać kartę. Pamiętam, tłum ludzi, jasne światła, ekran o tyle czarny. Mi linia ciągła, jedna ta sama, później stała się panią. Miała czarne włosy, a jej karnacja biała. Podawała twarzy grozy, głosy słyszałem, że będzie na mnie czekała. Również miała czerwone dłonie, owinięte brudnym bandażem. Ciągle powtarzała, że mi pokaże dom swój piękny basen. Że ma wiele kaset, gdzie nagrywa śmierć za każdym razem. Że dzisiaj dzień jest moim ostatnim dniem. Patrzyłem się, jak szykuje dla mnie czyste ubranie. Po czym usiadła na krześle, a to położyła na swym kolanie. Zapraszała mnie, bym na następny dzień do niej na kolację. Późnym wieczorem przyszedł i by przezwyciężył lęk i nie bał się, bo może ona się zezłości, a wtedy będzie gorzej. Że weźmie swe noże, że potrwa to wszystko chwilę. Nikt nawet nie pomoże, bo będą się bali. Tyle. Chciałbym zbudować swój własny cmentarz, w którym będę przechowywał wasz bagaż. Krew natomiast będzie służyć jako czas, który będę mierzył poprzez to, ile ma lat. Chciałbym zbudować swój własny cmentarz, w którym będę przechowywał wasz bagaż. Krew natomiast będzie służyć jako czas, który będę mierzył poprzez to, ile ma lat. Też widziałem, że obce zwierzę siedzi na nim. Nie, ale nie wspomniałem o plami białej. Otóż, coś tam z Iżakubi kapało ze stóp. Ona wciąż przecierała swą twarz, a on trzymał się za brzuch. To niby duch, ale ja bym się jeszcze pozastanawiał, bo tym był bardziej żywy, bo przecież ślady zostawiał. I jeszcze jedno, co mnie bardzo zaciekawiło, więc to, że się bał i że miał pokaleczone wszystko. To dziwne było. A jeszcze jedno, ciągle miała buzi uśmiechniętą, pomimo to, że szła ledwo. Ciężko jej było, wiem, nie musiała mi tego mówić. Sobie powtarzała, idź, tylko się nie mogę wywrócić. Że idzie po ludzi, ale wróci i mi nie da zapomnieć o sobie. Że będę miał dosyć jej i że zamieszkam u niej. Że wnet przyjdzie po mnie i że ma coś dla mnie. Ale bądźcie ci, bo nie mówiłem tego mamie. Chciałbym zbudować swój własny cmentarz, w którym będę przechowywał wasz bagaż. Natomiast będzie służyć jako czas, który będę mierzył poprzez to, ile ma lat. Chciałbym zbudować swój własny cmentarz, w którym będę przechowywał wasz bagaż. Krew natomiast będzie służyć jako czas, który będę mierzył poprzez to, ile ma lat. To było tam i z powrotem, a mi się tak to odłożyło. Mówiła, nie śpieszmy się, chcę, by się to powtórzyło. Ale ja, że nie, że mam dosyć, chcę do domu. Zabierz mnie stąd, mamo, tato, chodźcie tu! Stój, cholera, byłem coraz bliżej śmierci, Boże mój, słyszysz? Wołają mnie do niej dzieci, ale ona po długim doszła do wniosku swojego. Powiedziała, zostawcie go, wrócimy jeszcze po niego. Chciałbym zbudować swój własny cmentarz, po którym będzie chodził od smutozy lekarz. Gdzie chociaż chcę, by była jedna ławka, na którą będę siadał i ze zmarłymi rozmawiał. Czasem się bym zastanawiał i modlił się za tych, którzy są już martwi, ci co spotykają martwych. To ostatni krzyk, w którym płaczę i ten dźwięk, który będę pamiętał na zawsze. Chciałbym zbudować swój własny cmentarz, w którym będę przechowywał wasz bagaż. Krew natomiast będzie służyć jako czas, który będę mierzył poprzez to, ile ma lat. Chciałbym zbudować swój własny cmentarz, w którym będę przechowywał wasz bagaż. Krew natomiast będzie służyć jako czas, który będę mierzył poprzez to, ile ma lat. Noworodek w pierwszej dobie życia skierowany do kliniki kardiologii dziecięcej w Zabrzu z oddziału noworodkowego w Opolu z podejrzeniem siniczej wady serca. Przy przyjęciu stan ogólny dziecka ciężki, sinica ogólniona, duszność, tachypnoe około 80 na minutę, tachykardia około 170. Obrzęki na kończynach, wątroba powiększona około 2 cm. Palpacyjnie wyczuwalny impuls prawej komory, tętno udowe wyczuwalne. Osłuchowo nad sercem bez szmeru, nad płucami szmer pęcherzykowy. Na podstawie wykonanej diagnostyki nieinwazyjnej rozpoznano u dziecka przełożenie dużych naczyń i zakwalifikowano go do całkowitej korekcji wady. Zabieg wykonano w czwartej dobie życia, przebieg wczesnego okresu pooperacyjnego ciężki. Dziecko wymagało przedłużonej sztucznej wentylacji, długo utrzymywały się uogólnione obrzęki. Ze względu na anemizację otrzymywał krew dnia.